Witajcie. Dzisiaj opowiem Wam krótką historię prawosławia. Zacznijmy od źródeł. Chrześcijański Kościół rozpoczyna swoją misję 50 dni po zmartwychwstaniu Chrystusa, w dniu zesłania Ducha Świętego na apostołów. Jak wiemy z dziejów apostolskich, w większych miastach apostołowie i ich uczniowie rozpoczęli zakładanie kościołów lokalnych. Kościoły w większych miastach miały apostolski autorytet i swoją jurysdykcję obejmowały inne, mniejsze wsie i miasta. W końcu wykształciło się 5 starożytnych patriarchatów: Rzym, Konstantynopol, Aleksandria, Antiochia i Jerozolima. W każdym z tych kościołów wykształciła się własna tradycja liturgiczna, jednak dogmatycznie kościoły te wyznawały jednakową wiarę. Ewentualne spory i herezje rozsądzano na soborach powszechnych. Dwa miasta, Rzym i Konstantynopol, zwane też Drugim Rzymem, stara i nowa stolica imperium, rywalizowały ze sobą. Tradycje obu kościołów zaczęły od siebie odbiegać. Strony zaczęły się oskarżać o różne nieścisłości liturgiczne, a nawet teologiczne. Kłótnie doprowadziły do tego, że w 1054 roku, jak wiemy z historii, miała miejsce wielka schizma. Jednak nie podzieliła ona chrześcijaństwa na prawosławie i rzymski katolicyzm, a jedynie podzieliła dwa skłócone kościoły, Rzym i Konstantynopol. O co się najbardziej poróżnili? Oprócz teologicznego sporu o pochodzenie Ducha Świętego poszło o papieża. W rozumieniu kościoła rzymskokatolickiego apostoł Piotr był filarem, na którym opiera się kościół i w związku z tym papież jako jego następca jest strażnikiem jedności tego kościoła. Jeżeli nie jesteś z papieżem, to znaczy, że nie jesteś w kościele. W prawosławnym rozumieniu nie jest tak. Apostoł Piotr nie miał zwierzchnictwa nad innymi apostołami. Był jedynie pierwszy wśród równych. Po więcej na ten temat odsyłam do książki Kościół, Ciało Chrystusa, Relacja między kościołami. Polecam. Rzym i Konstantynopol, dwa największe kościoły, wzajemnie ekskomunikowały się. Jaka była reakcja pozostałych? Wasz konflikt, wasza sprawa. My i tak was uznajemy i tak będziemy się za was modlić. Taka sytuacja miała miejsce do roku 1204, kiedy to odbyła się niesławna czwarta krucjata. Krzyżowcy zbuntowali się i zamiast iść na Ziemię Świętą, zrabowali Konstantynopol. Inne kościoły lokalne bardzo się oburzyły i przestały po tym fakcie wspominać Rzym. Tak dokonał się rozłam. Kościół podzielił się na kościół rzymskokatolicki i kościół prawosławny, czyli pozostałe kościoły lokalne. Przy czym kościół rzymskokatolicki miał największe tereny. Wraz ze wzrostem świadomości narodowej, w niektórych krajach będących na wschodzie utworzyły się własne kościoły lokalne, którym kościół matka, w większości przypadków Konstantynopol, nadawał autokefalię, czyli samodzielność. W 1924 roku taką autokefalię uzyskał również kościół prawosławny w Polsce. Większe kościoły lokalne dostawały tytuł patriarchatu, a zwierzchnikiem takiego kościoła wybierano patriarchę. W mniejszych kościołach na czele struktur stał metropolita lub arcybiskup. Obecnie kościół rzymskokatolicki i kościół prawosławny żyją w przyjaźni. Perspektywa pojednania nie jest na razie mocno realna, bo na przestrzeni wieków powstało coraz więcej barier. O koncepcjach takiego zjednoczenia można przeczytać w książce metropolity Kalistosa Wera pod tytułem Kościół prawosławny. A ja dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Temat następnego odcinka będzie to organizacja kościoła prawosławnego. Dziękuję za uwagę.